Witamy serdecznie, przed nami kolejne spotkanie, kort numer 1, serwuje Marcin Żebrowski, z drugiej strony Janusz Szajna. Grupa C, zdecydowani faworyci raczej do awansu, 1/8. Mecz zapowiada się na bardzo zacięty pojedynek. Zdecydowanym faworytem mimo wszystko moim zdaniem jest Marcin Żebrowski z racji wieku i chyba jednak ogrania. Janusz gra zdecydowanie mniej ostatnimi czasy. Ale tanio skóry nie sprzeda. Bardzo ładna piłka po linii. Marcina Żebrowskiego często widujemy na Olszynce, gra zdecydowanie więcej mixtów. Gry singlowe to nie jest jego domena. Kolejne punkty dla Marcina. I niewymuszony błąd. Wydawać by się mogło, że piłka będzie łatwa. Marcin chciał skrócić grę, niestety się nie udało. I to jest ta gra, którą Marcin musi cały czas procentować. Atak, atak, jeszcze raz atak. Janusz zepchnięty do defensywy. Nie. Drugi gem, 1-0 prowadzi Marcin Żebrowski. Podaje Janusz Szajna. Świetny serwis. Okazja do zdobycia punktu niestety zmarnowana. Tym razem ten błąd się nie powtórzył. Bardzo dobry kolejny serwis. Piłka po linii. Marcin bez szans. Chyba troszeczkę brakuje ogrania. Piłka nie była trudna. Niestety wylądowała w siatce.
Ciekawy pomysł, niestety. Dropshot zbyt wysoki, zbyt łatwy, zbyt długi. Janusz spokojnie to wykończył. Kolejny błąd Marcina. I podaje Janusz, mając przewagę w drugim gemie. No i błąd podwójny. Równowaga. Zmarnowano szansę na wygranie. Piękny serwis as. Pierwszy w tym meczu. Janusz serwując tak mocno i tak pewnie będzie zdobywał w ten sposób przewagę. Marcin wygląda na mało skoncentrowanego, bo popełnia proste błędy, nieoczekiwane wręcz. Niestety out. I po 15 w secie trzecim. Obaj panowie widzę opierają grę na forehandach. Przed każdym uderzeniem uciekają na stronę forehandową. Czują się pewniej w tych uderzeniach. Zmiany pozycji niestety skutkują tym, że psują proste piłki. Kolejny nieudany dropshot Marcina, skutecznie wykorzystany przez Janusza. Widzieliśmy wszyscy to bardzo dokładnie. Zaczęło się od zbyt prostej piłki. Bardzo ładna piłka Janusza i wykończenia z meczem. I podwójny błąd serwisowy. Okazja dla pana Scheine na
Przełamanie. Niepotrzebny błąd. Janusz ma przewagę psychiczną w tym gemie. Gra dobrze, nie powinien popełniać prostych, niewymuszonych błędów. Niestety, drugi kolejny błąd. I gem dla Marcina. 2-1. Oboje panowie uśmiechnięci, zadowoleni. Fajna atmosfera, przyjemne towarzystwo, mili ludzie. Chociaż jest rywalizacja, wszyscy jesteśmy zadowoleni. Wspaniały turniej zafundowali nam koledzy z Podkarpacia. Super transmisja, doskonała obsada, a przed nami jutro jeszcze kolejny dzień, gdzie miejmy nadzieję, spotkania będą równie zacięte i widowiskowe jak dziś. Aby nam tylko pogoda nie przeszkodziła. Nad Warszawą krążą chmury. Całe szczęście nie pada i miejmy nadzieję nie będzie. Rozpoczynamy czwartego seta. Serwuje pan Szajna. Piłeczka poszybowała wysoko, wysoko, 25 metrów nad kortami, wylądowała na dachu. Ktoś będzie jej teraz szukał. I podwójny błąd kolejny po 15. Janusz stara się serwować bardzo mocno. Nie chce zwalniać gry. Nogi nie popracowały. Nie było dojścia do piłki. 30-15. Doskonale wypracowana akcja. I niestety bardzo prozaiczny błąd. Może lepiej było poczekać na kozioł. Out. I przewaga Janusz.
40-30. Piłka w aucie, drugi serwis. Kolejny drapszot, tym razem udany. Równowaga. Jako, że gramy bez przewag, piłka decydująca o gemie. Bardzo, bardzo, bardzo dobra piłka. Krótka, udana. I pusty kort odkryty cały. Piłka chyba w aucie. Jednak dobra, as. Teraz kolejny Janusz się obronił doskonałym serwisem, tak jak w poprzednim gemie serwisowym. Zakończył go asem, tak i teraz. Minimalny aut. 15-0. Marcin Żebrowski. Wspaniały slajs. Piłka centymetr, milimetr nad siatką. Bardzo trudna do odegrania. Wyrzucona przez Janusza. Przez Marcina, przepraszam. Wout. Idealny szlajsik. Idealny. I po 15. Out z forehandu. Punkt dla Marcina. 30-15. Chyba jednak była linia, ale panowie sędziują sobie sami. Po 30. Na powtórce widać, że piłka była w korcie. No niestety, w ten sposób Marcin Janusza wykończy fizycznie. Jeszcze kilka takich dropshotów i zabraknie sił. A ciężko oddycha. Kosztowało go to troszeczkę wysiłku. Przewaga serwującego. I równowaga. Decydujący serwis.
Mało brakowało do przełamania. Niestety nie nastąpiło. Marcin wygrywa gema. Prowadzi 3-2. Wszyscy grający w tenisa może się zdziwią, że ta piłka, która uderzyła w linię, nie była oprotestowana. Ale w tenisie amatorskim obowiązują takie zasady, że każdy z graczy sędziuje po swojej stronie kortu i grę opieramy na dżentelmeńskich zasadach wiary i zaufania. Różnie oczywiście z tym bywa. Jak wiemy, ale w tej chwili nic się takiego wielkiego nie stało. Marcin zdobył ten punkt. Przed nami tabela grup. W grupie C grają panowie o najprawdopodobniej pierwsze miejsce. Obaj wygrali swoje pierwsze spotkania. Marcin bez straty gema, Janusz oddał tylko jednego. Podaje Janusz. 3-2 dla Marcina. Wspaniały serwis, trzeci as w tym meczu. Czwarty as. Rzadko widujemy na amatorskich zawodach takie potężne podania. 30-0. Doskonały return. Ale niestety autowy, aut, minimalny aut. No i mamy konflikt. No, kibice podpowiadają Januszowi, że piłka była dobra. Czyli punkt dla Marcina. Ładne zachowanie ze strony Janusza. 30-15. Kolejny dropshot, kolejny skrót. Coraz trudniej Januszowi do tych piłek dochodzić. Po 30. Świetna, niska piłka, krótka. A dodatkowo dająca szansę przeciwnikowi na dojście. Więc nie była taka doskonała. Zmusiła go do biegu. Doskonałe, doskonałe zagranie. Spokojne. W pusty kort przeciwko nogom. Marcin bez szans na odbiór takiej piłki. I 40-30. Czy to będzie kolejny as?
Już w tym gemie widzieliśmy dwa. Niestety piłka autowa. Na pewno. Przynajmniej ja widziałem auta. Marcin potwierdza, Janusz nie wierzy. Wchodzi rozjemca. Ktoś musi podjąć decyzję w momencie, kiedy zawodnicy nie są w stanie uzgodnić. Nie ten ślad pokazują. Nie ten ślad, niestety. Uzgodniono, że piłka była dobra. Czyli kolejny as. Trzy gemy wygrane przez Janusza. Wszystkie trzy zakończone asami serwisowymi. Przed nami tiebreak. Z przewagami. Trzy w gemach, tiebreak do siedmiu. Zmiana taktyki przez Marcina niestety nieudana. Poszedł do siatki i zepsuł prostego woleja. Mini break ze strony Marcina, mini break ze strony Janusza. Po jeden w tej breaku. Drugie podanie. Zmarnowana szansa przez Janusza. Prosty smecz. Niestety zagrany bardzo bezpiecznie. Zabezpiecznie. Doskonały lob ze strony Marcina. I kolejne mini przełamanie. 2-1. Prowadzi Marcin. Piłka w aucie, 3-1 dla Marcina Żebrowskiego. Bardzo ważny serwis. I
zdobyty punkt 4-1. Janusz Szajna staje pod ścianą. Musi wygrać dwie piłki przy swoim serwisie. Niestety pierwszy serwis po necie w aut. Nieprawdopodobny lob. Ta piłka była w górze co najmniej 20 metrów. I niestety zepsuł ten mecz ze strony Janusz. 5-1 dla Marcina w tiebreaku. Zmiana stron. Jeszcze jeden serwis Janusza. Tenisie nie ma beznadziejnych sytuacji. Wygrać można przegrywając 6-0, 5-0 i 40-0. Także jeszcze nic nie jest przesądzone. Podaje Marcin. Prowadzi 5-1. Świetny serwis. Świetny serwis. Marcin jak do tej pory serwował bardzo bezpiecznie i wcale nie mocno. Tym razem zaserwował zdecydowanie mocniej i skutecznie. Return trafi w linię, doskonałe zagranie w drugą stronę kortu i set dla Marcina Żebrowskiego, prowadzi 1-0. Przestał nam wiać wiatr. Na początku troszeczkę przeszkadzał. Piłeczki stawały się mało przewidywalne. W tej chwili wszystko ucichło. Niebo mamy zachmurzone, ale miejmy nadzieję, że bez opadów. Panowie trochę przedłużają nam przerwę, oczywiście muszą porozmawiać. Turniej bardzo towarzyski, jak widać przyjacielski. Zmuszają nas i kibiców do czekania na siebie. Trochę gwiazdorzą. Ale już są. Rozpoczynamy set drugi. Podaje Janusz Szajna. Chyba minimalny aut. Chyba minimalny aut. Marcin zaznaczył ślad. Janusz nie protestuje.
0,15. Na powtórce było widać, piłka była w aucie. Serwis autowy. I drugie podanie. Out. 0,30. Piłka w aucie. Piłka w aucie. Drugi podwójny błąd. Serwisowy w gemie i 0,40. Zdecydowanie Janusza pada z sił. To są błędy wynikające ze słabości fizycznej już. Też aut. Igiem do Marcina na sucho. Jeden 0 prowadzi w drugim secie Marcin Żebrowski. I będzie podawał z breakiem na swoim koncie już. Janusz wraca szybko na kort. Marcin rozsądnie. Jeszcze chce chwilę odpocząć. Pewnie czuje, że swojego przeciwnika już prawie ma. Musi utrzymać swoje podanie. Piłka w linii, doskonały serwis, 15-0. Doskonały serwis. Kolejny niewymuszony błąd ze strony Janusza, 30-0. Świetny serwis. To chyba pierwszy as Marcina w tym meczu. I kolejna piłka poza kortem. Prosty, prosty forehand wyrzucony 1,5 metra w aut. Gem dla Marcina. 2-0 w secie drugim.
Teraz albo nigdy, Janusz musi doskonale serwować. Pierwszy serwis autowy minimalnie. Wszystko wydawało się już tak piękne, piłka była na rakiecie. Marcin doskonale wyczuł, gdzie piłka będzie zagrywana. Niestety nie skontrolował jej do końca. Odkryty kort, a niestety piłka w siatce. Janusz się nie poddaje, 30-0, walczy dalej. Kolejna świetna akcja. Doskonały forehand. Po krosie, po doskonałym serwisie. Marcin bezradny. Lob w aucie, gem dla Janusza. Marcin Szybrowski prowadzi 2-1. Przed nami czwarty gem, przy prowadzeniu Marcina 2-1. Jego głównym zadaniem jest utrzymanie własnego podania. Prowadzi z przewagą mini breaka. I zaczynamy. Serwis autowy, drugie podanie. Doskonała piłka po linii, doskonała. Doskonała. Po kilku piłkach zagranych po przekątnej, zaskakująca piłka zagrana po linii. A wydaje się, że nawet w linie.
Doskonała akcja przy siatce ze strony Janusza. Kontrolowany walej i zdobyty punkt po 15. Doskonale. Poszedł do siatki, zamknął i skończył walejem. Niestety aut. Trzydzieści-piętnaście dla Marcina. Bardzo prosty błąd, serwis lekki. Może to zaskoczyło Janusza. Piłka w pół siatki. Janusz serwuje, przepraszam, Marcin serwuje na wygranie kolejnego gema. Świetny serwis, a jeszcze lepszy return. Doskonała piłka tuż przy linii. Czterdzieści, trzydzieści. Marcin chciał zaskoczyć Janusza błyskawiczną akcją przy siatce i chyba mu się to udało. No niestety popełnił błąd przy woleju. Piłka wylądowała w siatce, mamy równowagę i piłka decydująca o gemie. Net, pierwsze podanie. Ja nie wiem. Nie wiem, czy to była dobra piłka. Panowie nie zmieniają wyników. A teraz zobaczmy. Out, zdecydowanie out. Gęta Marcina prowadzi 3-1. Janusz podaje, broniąc się przed przegraniem mecz. Drugie podanie, pierwsze w aucie. Niestety. Drop przed aut. I 15-0 dla Janusz. Piłka po mecie ląduje w karze serwisowym, a więc pierwsze podanie.
świetnie, spokojnie. Marcin doskonale się bronił. Ale Janusz spokojnie to zakończył z meczem. 30-0. I kolejny as, to już piąty. 40-0. Kolejne doskonałe zagranie z forehandu Janusza Szajny, dające mu punkt. 3-2 jednak prowadzi Marcin Żebrowski i będzie podawał na wygranie meczu. Serwis Marcina może nie jest zbyt mocny, ale piłka po jego serwisie nabiera dużej rotacji i odbija się bardzo wysoko, co utrudnia rezerwującemu fajną. Trzeba powiedzieć, dobry return. Transmisja z naszych spotkań na kortach Olszynki, widzę, cieszy się dużym zainteresowaniem. Co chwilę padają pytania, gdzie możemy to oglądać. Ci, którzy oglądają, to na pewno wiedzą. Ci, którzy nie, są zaintrygowani, że będą mieli taką okazję, że mogą to zobaczyć. Panowie wchodzą na kort. Zobaczymy, czy to będzie ostatni gem w tym meczu. Czy Janusz jeszcze się obroni i przełamie Marcina. Trzy-dwa prowadzi Marcin Żebrowski w drugim secie. I podaje. Serwis w linię. Serwis w linię. Czy out? Janusz stwierdził, że był out. Drugie podanie. I out. 0-15. Zero 30. Marcina pojawia się zdenerwowanie. Przegrane dwie pierwsze piłki. Świetny serwis. Tym razem dobry. Trzydzieści.
trafił kawałcie. Drugie podanie. I podwójny błąd serwisowy. To są nerwy. 15-40. Szansa na wygranie meczu troszeczkę się oddala. I oddaliła się definitywnie. Janusz przełamuje Marcina. I wygrywa. Tak jest. Po 3 tiebreak do 7. A później ewentualnie super tiebreak do 10. Trzy w drugim secie, przed nami tiebreak do 7. Piłka w aucie, 1-0, Marcin Żebrowski. Po serwisie atak, presja na Januszu, niestety piłka wylądowała w siatce. Marcin prowadzi, 2-0, to super tiebreak. Piłka w aucie. D2-1 prowadzi Marcin Żebrowski. W tej breaku drugiego seta podaje Janusz Szajna. Out. Drugie podanie. No niestety, no niestety. Zabrakło nóg podejścia nogami do piłki. Kończyło się to uderzeniem w aut, w siatkę. 3-1 prowadzi Marcin Żebrowski. Pierwszy serwis ląduje w aucie, drugie podanie. Bardzo podobny błąd. Też brak pracy nóg. 3-2. Marcin Żebrowski. Thank you.
Doskonała piłka, doskonała piłka. Idealne minięcie po linii. Maciu, jaki wynik u was? 3-3. Wynik w tej breaku jest sprawą otwartą. Nic nie jest jeszcze przesądzone. Janusz ten mecz może jeszcze wygrać. Świetny serwis. To jest drugi as Marcina Żebrowskiego w tym meczu. W bardzo ważnym momencie. Prowadzi 4-3. Wszystko jest możliwe. Mamy ślad. Nie wiem, czy na powtórce to zobaczymy. Na piłkę jest bardzo trudna do oceny, bo to może być styczna. Dobrze, że panowie widzą właściwy ślad, ocenią. Zobaczymy, który to ślad w ogóle. Dobra. Piłka była dobra. Punkt dla Janusza. Całe szczęście mamy hokej. Brawo, brawo, brawo Janusz. Janusz Sajna prowadzi 5-3. Świetny smacz. 6-3, mini break i piłka na wygranie seta. Doprowadzenie do stanu 1-1. Pierwszy serwis autowy. Out 6-4. Janusz podaje. Ma szansę na wygranie seta. Ma przed sobą dwa podania. Z mini breakiem.
skutecznie wykorzystuje pierwszą szansę. Zdobywa punkt. I wygrywa seta. Stan meczu po 1, przed nami super tiebreak do 10. Pojedynek zapowiadał się za bardzo wyrównany i zacięty, i taki też jest. Janusz, o którym mówiłem, że może nie wytrzymać kondycyjnie, jakby odżył. Nabrał pewności siebie, może się rozgrzał. I trudno w tej chwili wskazać zwycięzcę, faworyta tego spotkania, tego super tiebreaka. Czekaj, super tiebreak. Zaraz ja zrobię super. On wygrał mecz. Dobry serwis Marcina. Janusz chciał zagrać kontrserwis. Mocny return, niestety nieskutecznie. Piłka w aucie, 1-0 prowadzi Marcin Żebrowski. I 1-1. Prosty błąd Marcina. Janusz ma bardzo silną i szybką rękę, więc jego serwisy są dosłownie atomowe. Kolejny prosty błąd ze strony Marcina. 2-1 prowadzi Janusz Szajna. I kolejne dwa serwisy, tym razem przed Marcinem. Świetne zagranie ze strony Marcina, piłka trafiła w linię. Return był doskonały. Nisko zagrana piłka tuż za siatkę. Jakimś cudem Marcin to odebrał i trafił w linię. A z meczu to już była tylko czysta formalność. Piękne, to było piękne. Doskonała piłka ze strony Janusza. Doskonała. Niesygnalizowany skrócik po przekątnej. I mini break. Prowadzi Janusz 3-2. Pierwszy serwis autowy. Mm.
to się można załamać. Bardzo prosta piłka, łatwa do skończenia, niestety źle uderzona. 4-2 prowadzi Janusz Szajna. Super tiebreak, pamiętajcie, gramy do 10. Jeszcze jedno podanie Janusza. Świetny serwis. Retur może niedoskonały. Prawie że wystawka, niestety zlekceważona piłka, wyrzucona daleko w aut. 4-3. Janusz Szajna. Dwa podania przed Marcinem. Mini break odrobiony. I niestety podwójny błąd serwisowy. Punkt przed chwilą odrobiony, za chwileczkę stracony. 5-3 prowadzi Janusz Szajna. Znowu z przewagą mini break. Nieudany return 5-4. Drugie podanie. Prozaiczny błąd, zlekceważona kolejna piłka. Po 5. I wynik w dalszym ciągu otwarty. Serwis w linię, doskonały serwis. Marcin odebrał, a Janusz niestety zepsuł. Marcin prowadzi 6-5. Teraz on z przewagą mini breaka. Wszystko jest możliwe jednak w tym spotkaniu. Przepraszam, 7-5. Marcin Żebrowski, 3 piłki od wygrania meczu.
i zajęcia pierwszego miejsca w grupie. Bo o to ci panowie grają. Oba już mają zagwarantowane wyjście z grupy. Pytanie tylko z starego miejsca. Bardzo chytry serwis, bardzo chytry, lekki, podcięty po krosie, wyrzucający. I Janusz Retort posyła w aut. 8-5. Dwie piłki, a od wygrania meczu Marcin Żebrowski. Doskonały serwis, mocny, celny. Marcin nie zdążył przygotować się nawet do bloku. Świetna, świetna, świetna gra Marcina w defensywie, niestety lob posłany w aut. 8-7. W dalszym ciągu Marcin dwie piłki do wygrania meczu. Tym razem jednak to on ma dwa serwisy. Pytanie, czy serwis jest tutaj przewagą. Pierwszy serwis w aut. Drugi bezpieczny, lekki. Janusz niestety próbujący zagrać szybko zepsuł. I matchball. Pierwszy matchball dla Marcina. Out. Drugie podanie. I double out. Proszę bardzo, co za niespodzianka. Piłka oddana za darmo. Przy meczbolu. 9-8 prowadzi Marcin. Tym razem jednak dwa razy podaje Janusz Szajna. Pierwszy serwis w siatkę. A drugi okazuje się skuteczny, a raczej to Marcin pomógł. I mamy remis. 9-9 w super tiebreaku decydującym o wyniku całego spotkania. Często mówimy, że tiebreak to gra nerwów, loteria. I tak jest w tym przypadku. W tenisa wygrywamy głową.
Doskonały serwis, Return Vault. I tym razem Marcin Szena stoi przed szansą na zwycięstwo w tym meczu. Prowadzi 10-9. Doskonała piłka, doskonały rezon po linii. Piłka w korcie, on już wygrywa. Super tiebreak 11-9, całe spotkanie. 2-1. Gratulacje dla Janusza. Obaj panowie pozostają jednak w turnieju. Janusz Szajna wyjdzie z grupy na pierwszym miejscu, Marcin na miejscu drugim.